Przed nami premiera książki Wybór, napisanej przez pana i Anne Applebaum. To 12 rozmów, które państwo przeprowadzili latem tego roku w dworku w Chobielinie. Mnie najbardziej interesuje rozmowa jedenasta: Jak wygrać wybory? Nie tylko w Ameryce. Mówi pan, trzeba metodą, pomysłem i konsekwencją przekonać część ich wyborców, ich czyli Prawa i Sprawiedliwości, do siebie, oraz tradycyjnie część niegłosujących. No a teraz, panie premierze, sytuacja jest taka, że ci, którzy odpływają od Prawa i Sprawiedliwości, bo odpływają, zasilają dwa inne zbiory: niezdecydowani, nie wiem na kogo oddam głos, albo wyalienowani, w ogóle nie pójdę do urn wyborczych. No to jaka to metoda, jaki to pomysł, żeby ich pozyskać? To też jest metoda oczywiście. Nie, nie chcę zabrzmieć zbyt cynicznie. Ale, demobilizacja. Ale demobilizacja y, 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 jest też wstępem y, y, do y, odkształcenia tej dość y, w taki ponury sposób ustabilizowanej sceny od lat. Więc y, 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 ja nie mam żadnych złudzeń też za, za, za dużo, mam doświadczeń w, w polityce, nie tylko polskiej, żeby zakładać, że y, wyborca PiSu tylko dlatego, że zobaczył, jak. Y, jak brzydką twarz i, y, ma ta władza, i jak brzydkie rzeczy robi, y, y, uzna, a pomyliłem się, zagłosuję na platformę. Znaczy, Takie rzeczy się nie zdarzają. Nie ma przepływów elektoratu między PiSem a Platformą. I nie zakładam, żeby to, było, żeby to był proces y, y, łatwy. Nigdy nie należy się poddawać. I y, nieprzypadkowo rozmawiamy w, akurat w tej książce o wyborach i w Stanach i w Polsce, bo sytuacje są dość podobne. Y, między innymi. Bardzo podobna jest skala wyzwania. Chodzi o wielką sprawę i nieduże liczby. Dzisiaj opozycja bo nie, nie chodzi przecież tylko o platformę tak naprawdę jakoś ułożymy z partnerami na opozycji ten projekt, projekt odbudowy Polski po pisie. Tym bardziej, że wątków wspólnych jest dużo więcej niż, niż osobnych czy, czy, czy jakby konfliktowych. Natomiast to, co jest naprawdę potrzebne, to jest taki spryt i determinacja do wyborów. Znaczy, żeby tak to poskładać, żeby nie zmarnować faktu, który dzisiaj jest oczywistością. PiS może liczyć na maksimum 35% poparcia. Konfederacja jest dużym znakiem zapytania, ale, ale to, to nadal nie jest ponad połowa wyborców. Znaczy, wszystkie karty są już właściwie na stole. Nie będzie wielkich przepływów, ale to, co mamy dzisiaj, czyli niedużą, ale wyraźną przewagę opozycji demokratycznej nad yy, yy, władzą PiS-u, yy, to oczywiście można to zmarnować głupotą, błędami albo jakimś zaniechaniem. No, ale można wykorzystać. Ale można wykorzystać i Pytanie, nic nie... jak być sprytnym, panie premierze, bo jak? To jest chyba kluczowe pytanie w polityce. Ja widziałam przynajmniej kilka metod, które państwo próbowali wdrażać na przestrzeni ostatniego półrocza, kiedy pan wrócił do polskiej polityki polaryzacja. Wychodzimy na pole, żeby bić się z tym złem, mówił pan. wyprawa do płońska, próba pozyskiwania nie tylko wyborców metropolitarnych, którzy są już przy platformie obywatelskiej. No, to prawda. Do końca przecież. Tak, jeszcze jakiś rezerwuar tam jest, ale wyborców także mało średniomiasteczkowych. była wyprawa do Połńska. Państwo pojechali, państwo z niego wrócili. Ja nie widzę w ciągu dalszego była próba odwołania się do emocji związanych z Unią Europejską. Tak się zgasło po pewnym czasie. Pan po manifestacji na placu zamkowym zapowiadał ciąg dalszy. Jego nie było. Ja bardzo doceniam i to nie, nie mówię tego w żaden sposób ironicznie, ten krytycyzm, bo to znaczy, że oczekiwania wobec y, i mnie i wobec Platformy są bardzo wysokie. W ciągu 4 miesięcy z 12% zrobiliśmy 25%. Ale to nie jest dla pana satysfakcjonujące, dla mnie co to nie wielokrotnie jest, pan podkreślał. Dla, dla, dla mnie to nie jest satysfakcjonujące, ale to dzisiaj oznacza, bo y, 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 pytała pani o, o jaki spryt chodzi, znaczy albo się jest sprytnym albo nie. Ja, ja akurat swój spryt polityczny, czy, czy zdolność takiego działania i takiego projektowania yy, aktywności swojej partii po to, żeby wygrywać, ja w to głęboko wierzę i, i yy, nie tylko dlatego, że w przeszłości dałem dowody, że potrafię to robić. Ja dzisiaj sytuacja jest inna, mamy trochę inne partie. Mamy na rynku obiecującą partię Szymona Hołowni, yy, yy, z różnych powodów ludzie, którzy mogliby pewnie głosować na platformę. Chcą głosować te 10-12% na, 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 na ruch Szymana-Hołowni. Ja się na to nie obrażam. Ja właściwie każdemu partnerowi opozycji życzę no, skuteczności, choćby na tym moim poziomie. To wtedy w ogóle nie będzie już problemu. Coś więcej niż spryt jest potrzebne. Potrzebna jest wyobraźnia, i dotyczy to wszystkich głównych aktorów po stronie opozycyjnej. To znaczy... A te wyobraźnie kieruje pan w kierunku jednego frontu. Kupą mości panowie do wyborów. Ja nie lubię tego sformułowania, bo ono jest mało zachęcające, ale i nie chodzi o jednolity front, bo mamy różne modele, które dawały, dawały zwycięstwo, czy... Zobaczymy jak Węgrzy sobie poradzą w kwietniu, Czesi zbudowali dwa bloki opozycyjne i, i, i wygrali z partią Babisza. To, to nie... No ale mówi pan o zjednoczeniu opozycji, panie premierze. Dość jednoznacznie od wielu tygodni, tymczasem taki jest mój, taki, nie ma odzewu. Taki jest mój pogląd na, na, na najbliższe wybory, ale ja muszę i, i, i uszanuję, nasi partnerzy są autonomiczni, mają własne aspiracje i Będą szukali własnej drogi albo do jednej listy, albo do dwóch bloków. Ja nie, nie będę nikogo do niczego przecież zmuszał. Ja nie zmienię przekonania i będę przekonywał i wyborców, i moich partnerów, aby szukać możliwie wspólnych działań. Dzisiaj, gdybyśmy mieli wybory i gdybyśmy poszli razem, wygralibyśmy te wybory. I dla mnie to jest najważniejsze. I moja, to moje przekonanie jest wybudowane też takim przeświadczeniem, że. Mm, y jakby to, ile dana partia z tego tortu będzie jakoś pod siebie organizowała i ile będzie chciała zagospodarować, to jest sprawa zrozumiała, tak jest w polityce, ja się na to w ogóle nie, nie, nie gniewam, ale dla mnie to jest kwestia drugorzędna. I, no bo my nie odbudujemy tej tej demokratycznej przestrzeni w Polsce i nie odsuniemy tego bardzo już skrumpowanego, bardzo takiego, powiedziałbym, zdeprowowanego obozu od władzy, jeśli będziemy uważali, że, że, że jest coś ważniejszego niż to zwycięstwo. I... Ale pan widzi, jak sytuacja wygląda. Szymon Hołownia i Władysław kośniak już chyba raczej myślą o tym, żeby A... Zrobić coś razem, ale nie z Platformą Obywatelską. Oni widzieliby Platformę Obywatelską pod ramię, pod rękę z lewicą, a pan tymczasem o lewicy myśleć nie chce. Im bardziej, im bliżej siebie będą politycy i partie po tej demokratycznej stronie, tym lepiej. Znaczy, to jeśli, jeśli jakaś współpraca między hołownią, Starym no, i jeżeli nowo będą jakieś bloki, PSL. to zawsze lepiej niż zawsze każdy pójdzie. Każdy... Ale to... pytanie jest chyba inne. Czy pomysłem, czy sposobem na wygranie z Prawem i Sprawiedliwością jest tylko zjednoczona opozycja? Czy Pan wierzy, że platforma obywatelska może osiągnąć samodzielną zdolność pokonywania prawa i sprawiedliwości? Oczywiście, że tak. No w ogóle ja uważam to pytanie za bezzasadne, jeśli pamiętamy, jak wyglądały wybory w Polsce przed laty, jak wyglądały ostatnie wybory choćby w Niemczech. Czy ktoś już dzisiaj pamięta, że trzy miesiące przed wyborami zastanawiano się, czy SPD być może nie spadnie poniżej 10%? No dobrze, ale. Na trzy miesiące przed wyborami i tam nie było żadnych masywnych zdarzeń czy rewolucji. Kiedy wrócimy do grudnia I 2013 wygrali. roku, to Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zrównały się w sondażach. Miały po 23% poparcia. I ten kolejny rok 2014 to był taki annus horribilis dla Platformy Obywatelskiej. A potem przyszedł rok 2015, wiemy, co się wydarzyło. A teraz po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nadal spory dystans dzieli. Coraz mniejszy w ostatnich kilku tygodniach, to prawda, ale prawo i sprawiedliwość i Platforma Obywatelską to nadal oni są liderem. No tak, no ale to jest proces. No, ja nie jestem cudotwórcą, nigdy nie miałem takich aspiracji. Obiecałem, że przebuduję, odbuduję i przebuduję platformę po to, żeby osiągnąć zwycięstwo nad PISem. I uważam, że te cztery miesiące potwierdzają, że Mm, że mój optymizm ma uzasadnienie, on jest ostrożny, samo nic się nie, nie zdarzy, ale y, ja bym chciał, żeby wszyscy po tej, m, jakby umownie naszej, mówię o tej demokratycznej stronie, gdyby z taką determinacją i zapałem wzięli się do roboty, to prawdopodobnie dzisiaj bylibyśmy spokojniejsi. Ale co pa, sugeruje pan, panie premierze, że platforma jest aktywna, czynna i robi swoją robotę, a cała reszta? To nie? Znaczy, bo wydaje mi się, że takie wrzucenie, a, no może był pan w Płońsku, a może tak raz pan, nie, e pan Europę... Nie, pan, pan tam ogłosił tam strategię, taką, ja miałam wrażenie, że przemyślano, ona jest bardzo logiczna, tak? To znaczy jest nadal potencjał, potężny rezerwuar wśród wyborców mało i średnio miasteczkowych, który jeżeli pójdzie do wyborów, to przykryje elektorat metropolitalny czapkami. I to jest jasna sprawa, że państwo chcą się o niego bić. Tylko ja tej bitwy nie widzę. Jak pani sobie wyobraża taką bitwę? Bo ja ale to my... pan sobie musi wyobrazić. Nie, ja nie, ja nie chcę bitwy yy, yy, o duszę poglądy... wyborców. Pan nie chce się bić o duszę wyborców. Nie chce się bić, ale tu nie chodzi o. o no, bitwa jest właśnie aktem jednorazowym. Yy, w pońsku bardzo wyraźnie powiedzieliśmy i ja yy, 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 się ucieszyłem, że jednym się to podobało, drugim nie, ale że ten sygnał odczytano dość precyzyjnie, tak jak chciałem. Platforma nie jest dedykowana wyłącznie wielkim miastom. Że zagrożenia, jakie przyniósł ze sobą PiS. I te najważniejsze fundamentalne sprawy, czyli praworządność, obecność w Unii Europejskiej, bezpieczeństwo, choćby też bezpieczeństwo na granicy, ale także sytuacje bardzo ludzkie, na przykład bezpieczeństwo kobiety ciężarnej w szpitalu. To są sprawy, które dotyczą nie mieszkańca Warszawy i Gdańska głównie czy wyłącznie, a powiedziałbym nawet w jeszcze większym stopniu yy, małego burmistrzowskiego miasta. I ten sygnał, był przede wszystkim też nakierowany na, do tych wszystkich, którzy zwątpili w Platformie, że mogą y, jakby zbudować też taką emocjonalną of ofertę. Pod adresem ludzi, którzy są, czują się opuszczeni, którzy wiedzą, że PiS zrobi zło w Polsce, ale którzy nie wierzyli w to, że ktoś ich w ogóle dostrzega. Mhm, ja, ale w czasach permanentnego komunikowania trzeba to permanentnie komunikować, a to było jednorazowe. Y Kilka tygodni później, kiedy wreszcie, jakby ten mój głos, że istnieje realne ryzyko izolacji Polski w Europie i wyjścia z Unii Europejskiej, udało się zorganizować największą manifestację w sprawie obecności w Unii Europejskiej w ogóle w historii Polski. I, i zajęło mi to półtora dnia, wspólnie z, oczywiście z, inni, z innymi, którzy przyłączyli się do tej idei. I, i, i proszę mi wierzyć na słowo, to w dużym stopniu złamało dynamikę obrzydzania Unii Europejskiej, którą PiS prowadził od, od y, kilkunastu miesięcy. Zmienili tę taktykę, między innymi dlatego, że zobaczyli, że nie tylko poparcie w badaniach dla Unii jest wysokie, ale że w tej sprawie, kiedy ludzie zaczynają rozumieć, jest ryzyko. Jeśli ktoś głośno mówi chodźmy, wyjdźmy na ulicę i pokażmy, że nie zgodzimy się na na no Ale właśnie Kaczyński I... wrócił do narracji o pogłębianiu integracji się Unii Europejskiej, co nazwał odtwarzaniem się kolejnej rzeszy Niemiec. Musiał zmienić. Y, 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 Nomenklaturę nie jest. Już nie, nie, nie starcza mu już odwagi, żeby zaatakować wprost Unię Europejską, więc zaczynają nazywać Czwartą Rzeszą. Ale y, ja się zgadzam, że ta presja, ta komunikacja, ona powinna być y, żywsza, ba, intensywniejsza. To w ogóle y, 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 ja przyjmuję pa, Pani uwagi z absolutnie spokojem y, y, Przebudowa tego, co zastałem, zabrała mi też trochę czasu, pandemia jest dość przygnębiającym obrazem. Y, i przygniatający także dla życia politycznego. Ja naprawdę zakładałem, że moja obecność w tych mniejszych miejscowościach, w pełni otwarte spotkania, że będą łatwiejsze do zorganizowania. Nie chcę też jakby narażać. No, wie, wie pani, o czym mówię, ale nawet w naszym klubie parlamentarnym mamy sporo przypadków COVID-u. Y, 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 to, to na pewno koryguje trochę plany. To na pewno trochę. Jakby utrudnia taką pełną mobilizację, ale to jest wszystko ciągle przed nami to zapytam o kolejną rzecz, bo państwo przywołują, pan i pani redaktor Applebaum w tej książce przykład ostatnich amerykańskich wyborów. Joe Biden jako ratunek dla demokratów, który jako jedyny mógł wyjść poza tę demokratyczną bańkę i pozyskać trochę wyborców republikańskich. Pan mówi tak, nikogo nie zniechęcał, nikogo nie odtrącał. Powołują się państwo na kazus węgierski, tak? Kandydat opozycji umiarkowany konserwatysta z małego miasta, spoza Budapesztu, wierzący, ojciec siedmiorga dzieci, może ma szansę. Kto Miałby odegrać jego rolę albo rolę Bidena w Platformie Obywatelskiej, bo chyba nie pan ze swoim dużym elektoratem negatywnym. No ja ojcem siedmiorga dzieci już najprawdopodobniej nie będę. Ale siedmiorga wnuków, dziadkiem? Tak, tak. Znaczy w sumie mam siódemkę, więc, więc yy, yy, dwójkę dzieci i piątkę wnucząt. Więc yy, jakieś niepełne, ale papiery mam, żeby ten model węgierski... Nie powtórzyć, ale mówiąc zupełnie serio, no bo jeśli o Joe Bidena, na pewno jestem w stanie mm, sprostać wyzwaniu wieku. To znaczy, mam pełną nadzieję dożyć także jego wieku. Ale, ale pan wie, o co pytam? To jest poważna sprawa. Był, był pan przecież poddawany propagandzie TVP przez ostatnie lata i trudno sobie wyobrazić, żeby to odium, które na pana spadło z tytułu działań Jacka Kurskiego et consortes gdzieś wyparowało, tak? Tak, starałem się to wytłumaczyć bardzo dokładnie i opinii publicznej i zawiedzionym moim sympatykom, kiedy y, y, zdecydowałem o niekandydowaniu. Wyborach byłem w wyborach prezydenckich. Bo dokładnie wiem, jakie spustoszenie ta permanentna i niezwykle brutalna kampania przeciwko mnie podczyniła. Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości. I to się dzieje się, ciągle. Znaczy, to nie jest powód do chwały, ale naprawdę proszę mi powiedzieć, nie ma w Europie polityka, która byłby tak doświadczony tak zmasowanym, wieloletnim atakiem mediów publicznych od rana do wieczora i to z najcięższymi epitetami. Zdrajca, agent niemiecki, morderca, złodziej. No przecież to wszyscy wiemy, yy, w jaki sposób buduje się mój wizerunek. Tylko proszę nie czynić mi z tego zarzutu. Tak, na pewno jestem... Ja opisuję um, stan faktyczny. Tak, ale, yy, yy, I zastanawiam to, się, jaki ma pan pomysł wyjścia z, z tego. Udało się ograniczyć mm, skalę poparcia dla mnie w Polsce, ale to nie, nie zwalnia mnie absolutnie z potrzeby walki. Z, między innymi też dlatego, żeby takie rzeczy się... Więcej w Polsce nie zdarzały. I też ja nie mam wątpliwości. Ja, ja, czy, mm, moją rolą nie jest w, w, wmawianie sobie, pani i ludziom, że ja tutaj przyjechałem po to, żeby zbudować partię na 60%. Platforma w, no, wtedy, kiedy wygrywaliśmy dwa razy wybory, kiedy mm, dało to 8 lat rządów Platformy, myśmy osiągali 41,9%. Yy, yy, dzisiaj mamy. Dwadzieścia kilka. Yy, plus. I nie, 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 nie będę tu nikomu tych procentów wydzierał. Plus te stabilne 10-12% szemana chałownym to są ludzie, co do poglądów, których mam pełne zaufanie. Nie wiem, czy znaczy nie, nie muszą mnie kochać, nie muszą na mnie głosować, ale dobrze wiem, że to jest ten elektorat. Dzisiaj zorganizowany w, w taki ani inny sposób. No, mówiąc krótko, my dzisiaj mamy prawie 40%. I to jest ta skala możliwości, która była zawsze. I która, jeśli nie będzie zmarnowana, powinna wystarczyć na wygraną. Pytanie, czy Szymon Hołownie tak samo myśli o elektoracie pańskim platformy obywatelskiej, mówiąc, że ja mam 12, ale jestem pewien, poglądów elektoratu platformy obywatelskiej razem jest prawie 40. To jest polityk, który jest na początku swojej drogi, i może brakuje mu doświadczenia, ale jest, to jest mądry i to jest mądry człowiek i, i z moralnymi fundamentami. Więc ja jestem przekonany, że co do głównych spraw w Polsce myślimy bardzo podobnie. Nie mam tu jakby jakichś, żadnych obaw. Pytała Pani wcześniej o lewicę i o te. Ja nie... W Polsce lewicowa wrażliwość jest bardzo potrzebna i będą lewicowi wyborcy, którzy będą szukali jednoznacznie lewicowego szyldu. Jeśli ja dzisiaj zgłaszam zastrzeżenia czy obawy, to one dotyczą tych dwuznaczności. I tych czasami dziwnych zachowań liderów lewicy, mówię o szefach partii, co do których nikt dzisiaj w Polsce nie ma pewności, czy chcą urządzać Polskę po wyborach razem z PiS-em, czy chcą sprzątać po PiS-ie. A dla mnie to pytanie jest fundamentalne. Jeszcze na koniec, czym jest to centrum, do którego stale się Pan odwołuje? Mówi Pan, to będzie bój o zdezorientowane i trochę wycofane dość wąskie centrum, które chce emocjonalnej stabilizacji. Gdzie leży to centrum dziś, teraz, w Polsce? To są ludzie, którzy nie mają jakichś mocnych przywiązań ideologicznych i to nie jest ani wada, ani zaleta, to jest stwierdzenie faktu. Jest taka kategoria wyborców, którzy głosują albo poprzez jakby zdroworozsądkowe kryteria, albo z powodu jakichś własnych konkretnych życiowych doświadczeń, którzy są gotowi oddać głos nie dlatego, że zapisali się już na, na amen do jakiegoś plemienia politycznego. I i którzy nie marzą o jakiejś szczególnie intensywnej rewolucji czy kontrrewolucji, ale mają sobie tę potrzebę obywatelską zagłosowania. I prawdopodobnie w związku z tym, co PiS dzisiaj wyprawia w Polsce, potrzebę zmiany sytuacji. I trzeba im dać wiarę w to, że ich głos rzeczywiście może tę sytuację zmienić. I oni mogą być czasami zaniepokojeni przesadnie progresywnymi hasłami. Y, y, mogą chcieć po prostu świętego spokoju, ale do tych ludzi też trzeba y, jakby dobrze trafić z, z taką spokojną, właśnie centrową ofertą. Czy to jest 100 tysięcy głosów, czy milion, tego nie wiem, ale wiem, że one mogą właśnie rozstrzygnąć. Różnica między Nixonem a Kennedym to było 118 tysięcy głosów, jeżeli dobrze pamiętam. To między tak... Gorem a Bushem y, kilkanaście głosów. Kilkanaście głosów. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Toky oraz w archiwum na stronie tokfm.pl ukośnik audycje.